koronawirusem to się walczy od 60% w górę. My się nieraz kłócimy, rzeczywiście to w całym bloku słychać. Ale ja księdzu powiem, jak było z naszym małżeństwem. Ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił i ma to, co ma. Nie jedno przeciw drugiemu, nie jedno swoje, drugie swoje, ale wszystko razem. Wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, człowiek by góry przenosił, właśnie razem z miłością. Królewicz, jak to często zdarza się w bajkach, zakochał się w pięknej, ale biednej córce piekarza i ożenił się z nią. Przez kilka lat żyli w zgodzie i szczęściu. Choć ministrowie i doradcy czynili wszystko, aby dać mu do zrozumienia, że dla dobra królestwa powinni się rozstać. Żona króla bowiem nie może pochodzić z ludu. Powinien natomiast poślubić córkę władcy jakiegoś sąsiedniego państwa. Tylko w ten sposób może zapewnić pokój i ogólny dostatek. Wyrzeknij się jej, najjaśniejszy panie. Dobro twoich poddanych jest ważniejsze od wszystkiego innego. Powtarzali. Ich nalegania bardzo się nasiliły. Po śmierci starego króla młody monarcha ustąpił. Zostałem zmuszony, aby ciebie się wyrzec. Jutro będziesz musiała powrócić do domu swojego ojca. Możesz jednak zabrać ze sobą wszystko, co uważasz za najcenniejsze, rzekł do swojej żony. Tego wieczoru po raz ostatni spożywali razem kolację. Pod koniec wieczerzy król zasnął bardzo głębokim snem. Żona kazała przenieść go do domu piekarza, jej ojca. Następnego dnia król obudził się już na nowym miejscu. Co to znaczy? Pytał zadziwiony. Żona z uśmiechem wyjaśniła. Pozwoliłeś mi zabrać ze sobą to, co jest dla mnie najcenniejsze. A to właśnie ty jesteś dla mnie najdroższy. Uradowany król ucałował swoją żonę i tym razem, nie zważając na protesty swoich ministrów, powrócił z nią na zamek, gdzie żyli długo w zgodzie i miłości. Pamiętajcie, byście przez całe swoje życie w każdym najdrobniejszym geście, czynie i słowie byli sobie wierni. Jak mówimy o wierności, to pierwsze, co przychodzi nam na myśl, ta wierność fizyczna. Ale to nie tylko to. Bycie wiernym sobie to stanie obok siebie, podejmowanie wspólnych decyzji. Nie jedno przeciw drugiemu, nie jedno swoje, drugie swoje, ale wszystko razem. Jeżeli jest miłość, jeżeli jest drugi człowiek, to jesteśmy w stanie wiele pokonać, wiele zrobić i wiele uczynić. Wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, człowiek by góry przenosił. Właśnie razem z miłością. Macie się miłować nie tylko dziś, nie tylko jutro, ale do końca swego ziemskiego życia. Macie wobec siebie być wierni w każdej dziedzinie. Uczciwi wobec siebie. Niech te obrączki przypominają wam dzień dzisiejszy. Przede wszystkim musimy się nauczyć języka miłości. Powinien on składać się z takich zwrotów, jak jestem szczęśliwy, że cię mam. Powiedz mi, co mam zrobić, żeby się tobie ze mną żyło lepiej. Kocham życie za to, że mi ciebie dało. Pamiętajcie, byście każdego dnia waszego życia w najdrobniejszych gestach,
czynach i słowach. Byli coraz bardziej uczciwi względem siebie. Pamiętajcie, że małżeństwo to przede wszystkim przyjaźń. Prawdziwa, szczera przyjaźń do końca życia. A tym wielkim dodatkiem jest miłość. Małżeństwo to nie jest tylko pewna ekonomiczna wspólnota. Czasem, gdy patrzę na małżeństwa współczesne, to widzę bardzo dobrze prosperujące małe firmy. Świetna logistyka. Ty odbierzesz dzieci z przedszkola, ja zawiozę je na muzykę, ty zrobisz zakupy, ja potem znowu coś tam zrobię. Wszystko świetnie funkcjonuje. Pisze jeden z mężów. Przez cały miesiąc wynajdowałem różne sposoby na sprawianie żonie przyjemności. Na przykład kładłem kwiaty na jej poduszce, zaparzałem jej ulubioną herbatę, masowałem jej stopy, zastępowałem przy dzieciach, by mogła spotkać się z koleżankami. Częściej pomagałem w domu, wypożyczałem filmy z romantycznymi filmami. Jesteśmy od 5 lat małżeństwem, a ja wciąż znam 1000 sposobów, aby jej pokazać, że w domu jest dla mnie najcenniejsza. Dbajcie o to, by okazywać sobie miłość każdego dnia. Dbajcie o to, byś, Czarku, za 20 lat potrafił przyjść do Patrycji z bukietem kwiatków, który ja też dzisiaj na początku mszy dostałem, dać jej ten bukiet kwiatów i powiedzieć: kochanie, to dla ciebie. Ona się spyta: ale za co? Bo cię kocham. Ale i ty nie możesz być obojętna. Byś za 20, 30 lat, kiedy będzie euro, kiedy będzie mundial, potrafiła przyjść do swojego kochanego Czarusia i przynieść mu takie zimniutkie: masz, kochanie, do meczyku, żeby ci lepiej szedł. A życie ludzkie jest spełnione tylko wtedy, kiedy przeżywamy miłość, kiedy czujemy, że jesteśmy kochani, kiedy potrafimy kochać. Jak to było, jak to zwyczaj jest, że chodził ksiądz po kolędzie i w jednym z bloków wszyscy pytają go o 17. Był ksiądz już pod 17? Nie, dopiero idę. To dobrze, bo ksiądz tam jest bardzo potrzebny. No to idzie, jest coraz bliżej i znowu słyszy: już ksiądz był pod 17? Nie, to ksiądz koniecznie tam zajrzy. No więc w końcu stuka po tę 17, otwiera kobieta: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Odpowiada zdecydowanie: mogę wejść? Oczywiście. Pomodlimy się, życzę sobie tego. Pomodlili się, usiedli. Państwo są szczęśliwym małżeństwem? Jesteśmy, odpowiada żona. A pan też? On też. Krótka piłka. Proszę księdza, mówi dalej kobieta. Ja już widzę, że księdzu nagadali na mnie. My się nieraz kłócimy, rzeczywiście to w całym bloku słychać. Ale ja księdzu powiem, jak było z naszym małżeństwem. Ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił i ma to, co ma. Mam nadzieję, że Kamil też się dobrze modlił. Pamiętajcie, że z koronawirusem to się walczy od 60% w górę. Także życzę wam, żeby wesele było udane, zdrowe, żeby nic nie zabrakło i żeby jak najdłużej trwało, bo to też jest, no niestety przy takim leku to różnie może być. Małżeństwo nie jest tylko po to, żeby dwojgu ludziom było lepiej, było dobrze. Małżeństwo jest po to, żeby światu pokazywać prawdziwą miłość. Inni, patrząc na was, mają prawo doświadczyć Bożej miłości. Mają prawo zobaczyć, że Bóg jest miłością. I to jest także wasze powołanie.